Hej, czołem, witajcie gorąco, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę do Was z recenzją palety od Morphe, a nie jest najnowsza paleta, bo Morphe bardzo dużo ostatnio wypuszcza nowości, tak więc już pojawiła się kolejna. Natomiast ta, którą dla Was dzisiaj mam, to jest paleta 39S Such a Gem. Paleta, która jak ją zobaczyłam jeszcze przedpremierowo gdzieś na zdjęciach w internecie, po prostu to była miłość od pierwszego wejrzenia, wiedziałam, że muszę tą paletę mieć. Dlaczego? Bo jest w niej bardzo dużo fioletów, zresztą zaraz Wam pokażę, które są po prostu kolorem uniwersalnym, pasują każdemu, naprawdę każdemu. Kupiłam tą paletę na stronie internetowej Morphe'ego, na hasło James jest 10% offa, więc właśnie wykorzystałam tego offa. I nie pamiętam, ile za nią zapłaciłam, słuchajcie. Informacje wrzucę Wam w opisie pod filmem. Z tego względu, że czekałam na nią cały miesiąc, były jakieś problemy z dostawą i no właśnie, chociaż paleta dopiero do mnie dotarła, to już wcale nie jest najnowsza, bo już zdążyły się pojawić kolejne nowości w sklepie. No ale tak jak mówię, był problem, kilka już pisałam complainów i myślałam, że w ogóle paleta do mnie nie dotrze, ale jednak udało się, mam ją z sobą. Zobaczcie, tak wygląda paleta. Duża, to jest z tych większych, bo tutaj chcę Wam pokazać stare opakowania. Widzicie, wielkościowo spora różnica. Tutaj nowe opakowania od jakiegoś czasu są kartonowe, jest to karton, z tyłu jest naklejka i opis, no i oczywiście logo też uległo zmianie już od jakiegoś czasu, natomiast te stare, one były plastikowe. No oczywiście stare jeszcze logo, no i tutaj naklejeczka tylko była. No i zobaczcie, jak wygląda paleta w środku. Naprawdę, ale usiądźcie, bo paleta jest przepiękna. Tutaj mam oczywiście folijkę z podpisanymi nazwami cieni. To też jest nowość, jeśli chodzi o Morphe, bo wcześniej tego nie robili. Od jakiegoś czasu właśnie są podpisane cienie. No i tak wygląda paleta. Prawda, że cudowna, prawda, że piękna. Mamy tutaj naprawdę kilka duochromów. Mamy jeden prasowany brokat, który jest nowością, jeśli chodzi o firmę Morphe. Znaczy, mówię o tych paletach od Morphe'ego, bo wcześniej w żadnych z tych palet, no, nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek był prasowany brokat, tak więc myślę, że jest to nowość. No i mamy bardzo dużo takich nietypowych, oryginalnych cieni. Fajna kolorystyka, bo mamy i brązy, mamy i jakieś takie fuksje, fiolety, trochę też niebieskich kolorów, a mamy czarny, który jest z niebieskimi drobinkami, więc też bardzo taki unikatowy kolor. Naprawdę, no jest tutaj kilka takich, myślę, kolorów, których jeszcze w żadnej palecie nie mam, a to jest dobry znak. Tutaj też mam tą paletę starą, która też była paletą z fioletami. Zastanawiałam się, czy przypadkiem nie będą się jakieś kolory pokrywać, ale się nie pokrywają. A to jest paleta 35P, no i właśnie to jest taka paleta właśnie z brązami, z fioletami, którą Morphe wypuścił już jakiś czas temu, no i to jest ta nowa paleta. Tak więc są kompletnie różne, bardzo dobrze, nic tutaj się nie powtarza. No a teraz czas, żebyśmy przyjrzeli się palecie 39S z bliska. W tej palecie mamy 39 cieni, zarówno perłowe, jak i duochromy, jak i maty oczywiście, no i tak jak wspomniałam, prasowany brokat. Mamy też, zobaczcie, cienie, które są większe, które myślę z powodzeniem można używać, no niektórych, na przykład ten, jako rozświetlacza na twarzy. Niektóre kolory są mega takie nietypowe, bo na przykład tutaj mamy duochrom, zdecydowanie, jest to taki fiolet z niebieskimi drobinkami, fioletowo-błękitny, coś w tym stylu. Kolejny piękny cień mamy tutaj, a nie wiem, co to jest za cień. Och, o, ale on jest twardy, robi się mi powłoka, bardzo taki ciężki do wydobycia z palety. Natomiast to jest jakby taki szary, stalowy kolor, który ma w sobie bardzo dużo kolorowych drobinek, mieniących się drobinek. A na pewno pięknym kolorem jest ten tutaj, fiolet, bardzo ładny kolor. No i ten ma już o wiele lepszą formułę, bardzo taki kremowy, fajny, mokry,
super. A na co sobie jeszcze zobaczmy? Na ten brokat tutaj, bo też jestem go ciekawa. Brokat, brokat ma super formułę. Nie jest suchy, nie jest sypki, jest bardzo taki kremowy. Zobaczmy sobie. No, brokat jest baja. Tu mamy ten fiolecik, tu mamy ten jaśniejszy, mieniący się. No i ten szary jest najsłabszy z tego wszystkiego. Jeszcze, które kolory mi się podobają, chcę zobaczyć na ten czarny. On jest, tak jak mówię, z drobinkami, z niebieskimi drobinami. Dalej, fajnym kolorem jest ten tutaj, bo to jest jakby taki szaro-niebieski kolor, taki błękitny. Ale kremowy, ale piękny. Dobra, i ostatni jakiś, zobaczmy na ten, jak się pięknie mieni, wow. No zdecydowanie mamy tutaj trochę duochromów, ten na przykład też, zobaczcie, to jest taka lila, róż, też pięknie mieniący się kolor. Tu mamy ten czarny z drobinkami, te drobinki faktycznie są widoczne i dość takie mieniące się. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj na ten niebieski. Och, to jest piękny kolor. Szaro, niebieski, błękitny. Bardzo taki nietypowy. Bardzo nietypowy. I no na pewno nie mam go w żadnej palecie. I ten jest też fajny tutaj. Bardzo ciekawa paleta, aczkolwiek no już mogę stwierdzić po tych kilku swatchach, że niektóre cienie są tutaj lepiej napigmentowane, inne gorzej. Te formuły tutaj na pewno się różnią i na pewno ten pigment nie wszędzie jest taki sam. No ale zobaczymy, jak będą się z sobą blendować, no i oczywiście jak będą wypadać w pracy, czyli czas na makijaż. Dobra, zakładam opaskę, biorę lusterko, no i działamy. Przybliżyłam Was, żebyście wszystko dobrze mogli widzieć. Oczywiście jedno oko zrobię w kamerze, drugie zrobię poza kamerą. Zaczynamy z grubej rury. Najpierw ten, tą piękną fuksję nałożę. Och, nie. No to zaczęłam z grubej rury, wcisnęłam paluch, a w zasadzie paznokieć tutaj w ten piękny cień. Tą piękną, mocną fuksję nakładam sobie tutaj w wewnętrzny kącik i powyżej będę robić bardzo mocny, bardzo wyrazisty makijaż. Tak mi jakoś naszło dzisiaj. Patrzcie, jaki to jest piękny pigment. Zastanawiam się nad tym tutaj. On jest taki, taka czerwień, trochę róż czerwień. Nałożę sobie chyba ten kolor jako kolejny, czyli tutaj. Do załamania i trochę powyżej. Oczywiście na razie nie przejmuję się rozcieraniem, to sobie zostawię na sam koniec. I zewnętrzny kącik chcę zrobić fioletem, no jak żeby inaczej. Ten piękny tutaj fiolet. Wklepuję podczyszczonym pędzlem tutaj w cały mój zewnętrzny kącik. Tym tutaj różem chłodnym rozcieram sobie wszystko. W przejściu między fioletem, a między tym różem. Zastanawiam się nad tym tutaj fioletem. On jest bardzo też ładny. No i też jest taki dość twardy, dość taki skamieniały. Ach, no niektóre te cienie no nie są najlepsze, a szkoda, wielka szkoda. Ale tak, wklepmy sobie ten cień troszeczkę tutaj. Żeby połączyć fiolet z różem, żeby nie było takiego twardego przejścia. No i ten fiolet mój przyciemnię jeszcze odrobinę tym fioletem tutaj, takim matowym. W sam właśnie zewnętrzny kącik, tutaj, żeby sobie go maksymalnie właśnie przyciemnić. I czas na dół. Jeśli chodzi o dół, to nałożymy sobie też tego fioletu. To znaczy tak, zaczniemy tak, od tego tutaj fioletu. Przede wszystkim w zewnętrznym kąciku i przeciągam, ja myślę tak, 3/4 nałożymy go.
Ciągle jeszcze zostawiając sobie miejsce na tutaj na wewnętrzny kącik, żeby go rozjaśnić, rozświetlić. Teraz zewnętrzny kącik też oczywiście przyciemniam tym fioletem tutaj ciemnym, matowym. Tutaj pod fioletem nakładam ten mój zgaszony róż, o ten tutaj, którym blendowałam wszystko u góry, więc żeby fajnie połączyć górę z dołem, oczywiście delikatnie, żeby była tylko taka delikatna poświata, żeby było widać, że gdzieś tam ten róż przebija, ale żeby no nie było go za dużo. Nie powiedziałam Wam, jakim pędzelkiem. To jest taki bardzo precyzyjny pędzelek. Widzicie, taki dość szpiczasty. Myślę, co byśmy sobie nałożyli tutaj wewnętrzny kącik. Kusi mnie trochę, no nawet nie trochę, kusi mnie ten brokat, ale ten brokat jest dość taki no, ciepły, pomarańczowo-złoty. Myślę, że pójdziemy w stronę tego tutaj duochromu, fioletowo-niebieskiego jednak. Będzie on nam tutaj ładnie pasował do tego makijażu. Tak więc na suchy pędzelek, ale on jest mięciutki, słuchajcie, w nim się topi pędzel. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, ale on jest ruchomy. On dosłownie jest jak taki żel trochę. Super jest, bardzo mi się podoba. No i jest piękny. Oj, dla samego tego cienia warto kupić tę paletę. Super jest. Jeszcze tutaj między tym jasnym, a tym tutaj fioletem nałożę sobie tego trochę, tego ciemnego różu, który dawaliśmy u góry. O. Tak, żeby sobie zrobić takie przejście. Teraz czysty pędzelek i jeszcze sobie wszystko to tutaj rozcieram, żeby ładnie mi się połączyły te kolory, wszystko się roztarło. Żeby wszystko tutaj ładnie wyglądało. Dobra, teraz zrobię sobie kreskę eyelinerem. Przyciemnię sobie linię moich rzęs. I nałożę czarną kredkę na linię wodną. Tutaj mam kredeczkę akurat z Primarku, natomiast no, każda jedna czarna kredka będzie ok. Po to, żeby sobie jeszcze przyciemnić tutaj to moje oczko. Alternatywą może być biała kredka, jakaś taka beżowa, jasna, która otworzy oko, bo wiadomo, czarna kredka zamyka, zmniejsza oko, natomiast jasna na linii wodnej otwiera oczko i sprawia, że optycznie wydaje ono się większe. Szybko dokończyłam makijaż, przykleiłam rzęsy z AliExpress, dałam róż z Belle, a taki kupiony w Biedronce bodajże. I nałożyłam pomadkę z Rimmela Apocalypse i to jest odcień 110 Celestial, więc tą pomadkę mam na ustach. No i tak prezentuje się mój makijaż. Jeszcze kusi mnie, żeby trochę go zmienić, a i chyba to zrobię. Więc tak, albo można zostawić taką wersję, a można też dołożyć trochę jeszcze błysku na górną powiekę. Poszalejmy, nałóżmy ten sobie tutaj odcień. To jest ten, w który włożyłam swojego paznokcia. Bardzo fajna formuła tego cienia. Ten cień ma naprawdę też bardzo fajną formułę. Nakładam sobie go tu, gdzie jest przejście między różem a fioletem. Po to, żeby jeszcze sobie dodać tutaj blasku. Ja jestem sroka, lubię jak się błyszczy, lubię jak jest dużo kolorów. Też testujemy, żeby przetestować jak największą ilość cieni, więc im więcej, tym lepiej. Podsumowując, słuchajcie, paleta, jak się na nią patrzy, takie pierwsze spojrzenie, pierwsze wrażenie jest och, wow, zakochałam się. Później przy swatchowaniu i przy pracy tymi cieniami już jest troszeczkę gorzej. Zdecydowanie jest tutaj bardzo duża rozbieżność, jeśli chodzi o formuły i jakość cieni, bo niektóre cienie są absolutnie kosmos, fenomenalne, zarówno jeśli chodzi o formułę, o to jak się nimi pracuje, to też o kolory, które są bardzo takie niepowtarzalne i myślę nietuzinkowe. Natomiast są też cienie, które są bardzo poniżej przeciętnej, które na przykład się
się szklą, które robi się na nich warstwa, skorupa, albo które w ogóle nie mają pigmentu. Mam tutaj na myśli chociażby ten fiolet, no zobaczcie, już tutaj mi się on zaczyna szklić, ten szary. Ten tutaj kolorek, on w ogóle przecież nie mają pigmentu, absolutnie, dosłownie jak kamień. Natomiast są też kolory fenomenalne, zobaczcie ten tutaj piękny jako rozświetlacz, czy te tutaj, no generalnie w zasadzie te, myślę, to tutaj ten środeczek jest naprawdę fajny, oprócz tego, bo ten to w ogóle nie ma pigmentu i jest taki jakiś, nie wiem, cianki, takie jakieś drobiny ma w sobie, grudy, nie wiem, natomiast jakby no są kolory, które można wykorzystać nie tylko jako cienie, ale też rozświetlacze na policzku i będą wyglądać przepięknie, dosłownie jak taki tańszy odpowiednik Aurory od Anastazji Beverly Hills. A słuchajcie, no jest to już kwestia preferencji, ja pomimo, że trochę mnie ta paleta rozczarowała, to i tak będę ją używać, bo kilka tych cieni świetnych wygrywa, naprawdę wygrywa, bierze górę. Paleta, myślę, i tak warta zakupu. No ale jestem oczywiście ciekawa Waszej opinii, czy kupicie tą paletę, czy się Wam podoba, czy niekoniecznie. Piszcie proszę w komentarzach pod filmem. No i też, czy ten makijaż Wam się podoba, też bardzo jestem ciekawa. No i myślę, to wszystko, jeśli o mnie chodzi. Ściskam Was bardzo mocno i widzimy się niebawem.